jest program Republika Wieczór. Łukasz Żmuda, witam Państwa i zapraszam. A oto co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Jutro wybory samorządowe, dziś cisza wyborcza. Nie wolno publikować sondaży i agitować. Nie można też niszczyć plakatów i innych materiałów wyborczych. W każdym przypadku grożą dotkliwe kary. Lepiej na spokojnie zaczekać na koniec głosowania i obejrzeć jutro wieczór wyborczy w telewizji Republika. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ten krok wynika z uniemożliwienia Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi z Prawa i Sprawiedliwości wzięcia udziału w procedowaniu tej ustawy. Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że zniszczono rosyjski rurociąg transportujący paliwo dla tankowców w porcie Azow. Wcześniej barbarzyńcy Putina znowu ostrzelali rakietami ukraińskie miasta, w tym Charków i Zaporoże. Cele to głównie bloki mieszkalne, akademiki i budynki publiczne. Kto głosuje, ten się liczy i oby głosów do liczenia było jak najwięcej. Już jutro wybory samorządowe. W sumie wybierzemy ponad 46 tysięcy radnych i niemal 2,5 tysiąca włodarzy gmin i miast. W niedzielę punktualnie o 7 zostaną otwarte lokale wyborcze. Znajdź listę kandydatów, na którą chcesz zagłosować i postaw znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na tej liście. Jeżeli postawisz znak X na więcej niż jednej liście kandydatów, twój głos będzie nieważny. Głosowanie potrwa do 21. Przed wyjściem warto sprawdzić, gdzie znajduje się lokal wyborczy. Można to sprawdzić czy na stronie BIP-u Urzędu Gminy Właściwego, czy w obwieszczeniach, czy w lokalnej prasie, albo na naszej stronie, do czego zachęcam, nasza strona wybory.gov.pl. Tam są wszelkie informacje. Frekwencja w wyborach samorządowych stopniowo rośnie. W 2018 roku wyniosła ponad 50%. Wieczór wyborczy z telewizją Republika rozpocznie się o 19:30. Z nami będą goście, eksperci, politycy, którzy na bieżąco będą komentować wydarzenia. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w niedzielę druga tura odbędzie się 21 kwietnia. Już jutro pójdziemy do urn wyborczych, by zdecydować, komu powierzymy Polskę lokalną. Do końca głosowania obowiązuje cisza wyborcza. W większości gmin będzie można oddać 4 głosy. Po jednym na radnych gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na wieczór wyborczy zapraszamy oczywiście do telewizji Republika jutro o 19:30. Choć sobota przed wyborami przebiega spokojnie, policja apeluje o przestrzeganie ciszy wyborczej. Na Podkarpaciu oraz Warmii i Mazurach odnotowano pojedyncze incydenty, gdzie zrywano banery wyborcze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami złamanie prawa wyborczego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a w niektórych przypadkach nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Kto może czuć się zwycięzcą, a kto przegranym okaże się w niedzielę o 21:00. Zapraszamy do przeżywania emocji razem z nami. Wieczór wyborczy w telewizji Republika w niedzielę od godziny 19:30. Nasi reporterzy będą w najciekawszych miejscach w Polsce, a w naszym studio i w naszej siedzibie analizy, opinie i komentarze, obraz tego, jak wyglądały wybory samorządowe. Gospodarzami wieczoru wyborczego będą wraz z Michałem Rachoniem Danuta Holecka, Katarzyna Gujska i Adrian Klarenbach. Analizy, komentarze, publicystyka na najwyższym poziomie, rzecz jasna, ale też w sposób bardzo przystępny podana. To wszystko podczas wieczoru wyborczego w najbliższą niedzielę o godzinie 19:30. Programu i wieczoru, na który już dziś zapraszam Państwa niezwykle serdecznie. Do zobaczenia. Nie może Państwa zabraknąć. A więcej o wyborze, o wieczorze wyborczym w telewizji Republika powiemy na koniec naszego programu. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.
Prezydent zdecydował się skierować ustawę do Trybunału w trybie kontroli następczej. Wątpliwości Andrzeja Dudy budzą czynności marszałka Sejmu, które związane są ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jest to kolejna w ostatnich tygodniach ustawa skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Poprzednie wnioski dotyczyły m.in. przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską agresją. Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. To kolejna taka decyzja głowy państwa w sprawie ustaw koalicji 13 grudnia. Wcześniej prezydent zawetował zmiany w prawie farmaceutycznym umożliwiające osobom powyżej 15 roku życia kupowanie bez recepty tzw. tabletki dzień po. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w związku z nieobecnością w Sejmie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których prezydent uważa za posłów. W ocenie prezydenta RP zachodzą uzasadnione wątpliwości co do tego, czy ustawa z dnia 22 lutego 2024 roku o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej została przyjęta przez Sejm w trybie właściwym dla uchwalania ustaw. Wątpliwości te wynikają z czynności marszałka Sejmu, które związane są ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To kolejna w ostatnich tygodniach ustawa skierowana przez Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniejsze wnioski dotyczyły m.in. przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce i nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską agresją. Powód takich decyzji prezydenta jest ten sam, co w przypadku ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dodatkowo przed świętami wielkanocnymi Andrzej Duda zawetował zmiany w prawie farmaceutycznym umożliwiające osobom powyżej 15 roku życia kupowanie bez recepty tzw. tabletki dzień po. Przede wszystkim pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały w kierowanej bardzo licznej korespondencji i pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jakie są konsekwencje decyzji pana prezydenta? Pozostaje stan prawny niezmieniony. W ocenie prezydenta przyjmowanie tego typu leków do 18 roku życia powinno się odbywać pod kontrolą lekarza ze względu na to, że to lekarz, a nie dziecko 15-letnie jest w stanie ocenić skutki zażywania leków. Teraz o kolejnych zawirowaniach w CPK. Tym razem chodzi o kontrowersyjny sposób prowadzenia polityki kadrowej w spółce. Chaos w spółce Centralny Port Komunikacyjny. W firmie krąży czarna lista osób przeznaczonych do zwolnienia, a wszelkie prace zostały wstrzymane, informuje Onet. Jednocześnie w ostatnim czasie spółka miała zatrudnić kilka osób z pominięciem zwyczajnego procesu rekrutacji. Anonimowy rozmówca portalu sceptycznie wypowiada się na temat wewnętrznych audytów w firmie. Przeprowadzają je ludzie, którzy nie mają kompetencji, albo tacy, którzy teraz sami oceniają swoje poprzednie działania. Audyty robi się pod konkretną tezę, że spółka wyrządzała dużo szkód, strat i że po prostu jest niepotrzebna. Jednocześnie mimo zapowiedzi w CPK nie są przeprowadzane żadne rzetelne audyty przez profesjonalne firmy zewnętrzne. Wszystko to powoduje, że narastają wątpliwości dotyczące przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inflacja spadła do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. W marcu według wstępnych szacunków GUS wyniosła 1,9%. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiada jednak, że może się to wkrótce zmienić. Niestety spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach inflacja niestety może znowu wzrosnąć. Raczej na pewno wzrośnie. No po pierwsze od początku kwietnia została przywrócona stawka podatku VAT 5% na żywność. Po drugie, zgodnie z tym, jaki mamy dzisiaj status prawny, tak jak się tu spotykamy, państwo siedzą, ja stoję, w połowie tego roku przestaną działać tak zwaną tarcze antyinflacyjne w zakresie cen energii. Jak dodał prezes NBP, w związku z wojną na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie drożeje ropa naftowa. W efekcie wkrótce spodziewane są kolejne podwyżki cen paliwa. Wśród zagrożeń ekonomicznych Polski wymienia się nie tylko wprowadzenie euro, ale i kolejne odsłony brukselskich planów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, takich jak Zielony Ład. Chyba wszyscy Europejczycy, w tym Polacy, są za ochroną środowiska, ale nie może się to odbywać kosztem gospodarki. Gospodarka to także ludzie, miejsca pracy i po prostu zarabianie pieniędzy na życie. Mówili o tym goście Adriana Stankowskiego w programie Gość Dzisiaj. W perspektywie 10 lat, tutaj odnosząc nie tylko do Polski, ale tutaj ja chciałem jakby
podać liczby, które wydaje mi się, że dość jakby dają pewien obraz prawdopodobny, jaka katastrofa nas czeka. Te liczby mówią o tym, że przez 10 lat każda osoba pracująca, czyli w Polsce około 17-18 milionów, prawda, będzie musiała ponieść koszty na poziomie od 30 do 60 tysięcy złotych. Czyli jeśli to przemnożymy przez 10 lat, to jest taki jakby każda osoba pracująca, mówię każda, bo są wśród tych osoby bardzo ubogie, nisko zarabiające, to są kwoty od 300 do 600 tysięcy złotych. Takie zadłużenie czy takie obciążenie z tych szacunków właśnie wynika. Ja celowo podaję te liczby, dlatego że to od razu tworzy wyobrażenie bardzo dobre dla wszystkich Polaków, dla wszystkich widzów, którzy w tej chwili nas oglądają, że to po prostu nie ma sensu. Dla mnie wciąż kluczowym argumentem za pewną transformacją energetyczną, możemy dyskutować, jak ona ma wyglądać, jak ma przebiegać, w jakim terminie, harmonogramie, z jakimi kosztami, jest kwestia energetyczna, ale w rozumieniu strategicznym. Pamiętajmy, że Europa jako kontynent jest pozbawiona surowców energetycznych. Poza Norwegią właściwie nie wydobywa się u nas żadnych surowców, takich jak ropa czy gaz. Większość tych surowców sprowadzamy spoza Europy. Wcześniej to była Rosja, jest to Arabia Saudyjska, Katar, teraz Stany Zjednoczone coraz bardziej. Tylko pytanie... No, wydobywamy węgiel w Polsce. To... Wydobywamy węgiel, który jednak jest to byśmy musieli mieć pewnie osobny program na to, jak wygląda kwestia ekonomii wydobycia węgla w Polsce. Natomiast problem jest taki, że co roku miliardy czy setki miliardów euro wypływają z naszego kontynentu i zasilają petrostacje w Katarze, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No pomyślmy, dlaczego Arabowie mają tyle pieniędzy, żeby budować, wydawać setki milionów czy miliardów złotych, czy dolarów na przykład na wznoszenie Dubaju czy Riyadu, tych wszystkich wieżowców. No z tego, że my co roku przelewamy setki miliardów dolarów i euro właśnie za surowce energetyczne. Co najmniej 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. To tragiczny bilans kolejnego zmasowanego ostrzału ukraińskich miast. Rosjanie przeprowadzili atak m.in. na Charków i Zaporoże. Rosyjskie drony kamikadze dotarły do Charkowa w środku nocy. Bezzałogowce trafiły w blok mieszkalny. Nasz wróg przeprowadził dwa ataki rakietowe i niestety 6 osób zginęło, a 11 zostało rannych. Ich stan jest stabilny, przebywają w szpitalach. Co najmniej 5 rosyjskich pocisków uderzyło również w Zaporoże, zabijając 4 osoby. Wśród 23 rannych osób jest 2 dzieci. W całym obwodzie zaporowskim uszkodzonych zostało około 40 budynków. Iran powtarza groźby wobec Izraela. Przywódca organizacji Hezbollah zaznaczył, że atak na konsulat w Damaszku, w którym zginęło 7 irańskich oficerów, jest punktem zwrotnym trwającej wojny z Izraelem. Bądźcie pewni, że irańska odpowiedź na atak Izraela na konsulat w Damaszku jest nieuchronna. Do sytuacji w Strefie Gazy odniósł się Donald Trump. Były prezydent USA ocenił, że Izrael przegrywa wizerunkowo wojnę z Hamasem, a premier Benjamin Netanyahu powinien jak najszybciej zakończyć konflikt i wrócić do normalności. Trzęsienie ziemi w Nowym Jorku. Jego epicentrum o magnitudzie 4,8 stopnia w skali Richtera znajdowało się 64 km na zachód od miasta. Czułem się naprawdę dziwnie, ponieważ doświadczyłem tego po raz pierwszy. Byłem w biurze, wyszedłem wcześniej. Szczerze mówiąc, to było dość szalone. Naprawdę się bałem i dlatego wracam teraz do domu. Mam tylko nadzieję, że wszyscy są bezpieczni. W stanie New Jersey jakakolwiek aktywność sejsmiczna jest rzadkością. Ostatnie tak mocno odczuwalne trzęsienie ziemi miało miejsce w Virginii. W Nowym Jorku nie odnotowano większych zniszczeń. Zespoły inżynierów w całym mieście dokonują inspekcji dróg i mostów. Policjant nie dopuścił wezwanego telefonicznie księdza do ofiar tragicznego wypadku, bo dla policjanta sakrament ostatniego namaszczenia to są czary. Czary, takiego użył sformułowania, tak opisał to, co zrobił. W poniedziałek w Rabce w województwie małopolskim doszło do tragedii. W wyniku wichury przewróciło się drzewo, które przygniotło 3 ludzi. Niestety wszyscy zginęli w wyniku odniesionych obrażeń. Paweł Błoch.
W wyniku tragedii w Rabce-Zdroju zginęły 3 osoby, w tym 6-letnie dziecko. Do konających ludzi przygniecionych przez drzewo został wezwany ksiądz z sakramentem namaszczenia chorych. Policja nie dopuściła kapłana do umierających ludzi. Zajście w skandaliczny sposób skomentował policjant obecny na miejscu. Nagle wpada ksiądz i chce wejść. Ja zareagowałem na to i stwierdziłem, że to nie miejsce i czas na jego sakramenty. Ksiądz wykrzyczał groźby, że za brak jego sakramentów odpowie prokurator i wszystko weźmie na swoje barki. Dla niego nie liczył się płaczący ojciec, tylko jego czary. Co więcej, w internecie można znaleźć fotografię tego policjanta z widocznymi symbolami satanistycznymi. Jeżeli będzie teraz tak, że funkcjonariusz może demonstrować swoją niewiarę lub też pogardę dla rytów, sakramentów katolickich, to otwiera to pole do bardzo dotkliwego naruszania swobody religijnej wiernych. Sprawa bulwersuje. Jak zaznacza były polityk, a dziś publicysta Jan Maria Rokita, na taką arogancję wobec osób wierzących nie pozwalały sobie nawet opresyjne organy komunistów. Prawdę mówiąc, jest w tej ateistycznej bucie policji coś tak przerażającego, że aż trudno pisać mi to, co teraz piszę. W najczarniejszych snach nie przychodziło mi dotąd do głowy, że coś takiego dziać się może w wolnej Polsce. Komunistyczna milicja obywatelska nigdy by sobie nie pozwoliła na taką butę. Sakrament namaszczenia chorych, potocznie nazywany ostatnim namaszczeniem dla osób wierzących, ma szczególne znaczenie. Sakrament ten ma moc gładzenia grzechów, co dla osoby umierającej jest bezcenne. Ta pomoc dla konających ludzi została zablokowana. Sakramentem namaszczenia chorych wiąże się także wiatyk. To pochodzi od łacińskiego zwrotu in viam, który można przetłumaczyć jako na drogę, a zatem jest to komunia święta, ten pokarm duchowy na ostatnią drogę. I jako wierzący, jako chrześcijanie mamy do tego prawo, bo to daje nam konstytucja i daje nam to konkordat. Do czego to dochodzi, że kiedyś w katolickim kraju my katolicy jesteśmy ośmieszani, jesteśmy wytykani palcami, deptani i to w sferze publicznej przez oficjalnych reprezentantów państwa. Przykłady ataków na kościół w ostatnich dniach nie brakuje. Tak zwani nieznani sprawcy zniszczyli krzyż przy kościele świętego Maksymiliana w Bogatyni. Przerwano również sygnał nadawczy Radia Maryja, a to wszystko w trakcie uroczystej oktawy wielkanocnej, czyli wyjątkowego czasu dla wszystkich katolików. Mamy coraz więcej takich sygnałów świadczących o rozpętywaniu czy próby rozpętania kolejnej wojny religijnej w Polsce. Zatrzymany został kapłan katolicki w Wielki Czwartek, w dniu święta kapłaństwa, pod bardzo wątpliwymi zarzutami. Antyklerykalne nastroje podsycane są co jakiś czas. Z ich eskalacją mieliśmy do czynienia w 2020 roku podczas tak zwanych strajków kobiet, kiedy dewastowano świątynię. Pytanie, gdzie jest granica tego antykościelnego szaleństwa? Paweł Błoch, Telewizja Republika. W 1901 roku dzieci ze szkoły we Wrześni rozpoczęły strajk przeciwko odmawianiu modlitw i prowadzeniu lekcji religii w języku niemieckim. Dziś mija równo 40 lat od innego głośnego strajku polskich dzieci, które stanęły w obronie krzyża. Krzyż Zmiętnego wisi na Jasnej Górze, a my nadal przerabiamy kolejne odsłony walki o pierakowkę dusz. Warto pamiętać o tym, że 40 lat temu w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem koło Garwolina córki i synowie słowskich rodzin zachowali się godnie i przyzwoicie. Dyrektor motywuje to w ten sposób, że krzyże znalazły się w pomieszczeniach szkolnych w sposób nieprawny i to w zasadzie jest generalnie wina Solidarności, że te krzyże tam się znalazły i one są w zasadzie i na dobrą sprawę niepotrzebne nikomu. To wywołuje bardzo energiczny protest młodzieży. W początku stycznia dochodzi do strajku szkolnego, kiedy młodzież wychodzi na ulicę i maszeruje, czy też na drogi, maszeruje z Miętnego do Garwolina, do kościoła. To powoduje energiczne, bardzo energiczne reakcje władz. Jest prowadzone ZOMO, jest groźba ataku na tę młodzież, która demonstruje. Szkoła ma być absolutnie sekularyzowana, inaczej mówiąc, wąt z krzyżami ze szkoły. To powoduje kolejne napięcia, kolejne bardzo, bardzo, bardzo mocne napięcia. Powoduje odejście wielkiej liczby, ilości
młodzieży ze szkoły. W szkole zostaje około 90 uczniów na kilkuset, którzy tam byli. Reszta idzie sobie w świat i przestaje się w tej szkole uczyć. Ostatecznie w kwietniu, czyli właśnie dzisiaj mamy rocznicę, w kwietniu 1984 roku dochodzi do kompromisu, tak to nazwijmy, którego twórcą był między innymi biskup Mazur, i krzyż wraca do pomieszczeń szkolnych, konkretnie do biblioteki. Teraz lekko zwalniamy tempo programu Republika Wieczór, ale już za chwilę znowu przyspieszymy z kolejnymi ważnymi i ciekawymi tematami. Powiemy o specjalnym... Polska agencja prasowa zakazuje swoim pracownikom używania szeregu słów lub sformułowań. W specjalnym wademekum znalazły się m.in. racja stanu, eskimos, murzyn i homoseksualista. To o tyle ważne, że wiele innych redakcji w Polsce korzysta z materiałów PAP-u. Donald Trump skrytykował Izrael. Zdaniem byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, premier Benjamin Netanyahu powinien zakończyć konflikt z Palestyńczykami i wrócić do pokojowej współpracy. Donald Trump uważa także, że Izrael przegrywa inną wojnę, wizerunkową. To był potężny i jakże słuszny cios w handel podróbkami. Policjanci zabezpieczyli niemal 83 tysiące sztuk ubrań i niemal 5 tysięcy sztuk perfum z podrybionymi znakami towarowymi. Zatrzymano dwóch obcokrajowców. Dla 30-letniego obywatela Pakistanu oraz 25-letniego Ukraińca zamiłowanie do luksusu okazało się zgubne. Na terenie powiatu piaseczyńskiego trudnili się nielegalnym handlem. Zaopatrywali się w hurtowe ilości podrobionego towaru marek premium, a następnie sprzedawali go klientom poznanym za pośrednictwem komunikatorów internetowych. W chwili zatrzymania przebywali w budynku służącym za magazyn lewego towaru. Podejrzani przyznali się do winy. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Za kratkami takich luksusów z pewnością nie będą mieli. W Opolskim Centrum Onkologii przeprowadzono pionierską operację podskórnej amputacji piersi z jednoczesną jej rekonstrukcją metodą endoskopową. To trzecia placówka w Polsce, która wykonała ten innowacyjny zabieg leczenia raka piersi. Umożliwia on szybszy powrót do zdrowia i minimalizuje blizny, co daje lepsze efekty estetyczne, a to kluczowe znaczenie dla jakości życia kobiet po operacji. Wprowadzanie takich nowoczesnych metod daje wiele możliwości polskiej medycynie w zakresie walki z rakiem, a przede wszystkim dużą nadzieję pacjentkom. Smakowy lizak już wkrótce zdiagnozuje raka? Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham zamiast bolesnej procedury diagnostycznej raka jamy ustnej proponują rozkoszowanie się lizakiem. A wszystko to możliwe jest dzięki inteligentnemu hydrożelowi, który zatrzymuje w ślinie białka. Naukowcy w ciągu 3 lat skupią się na wykazaniu skuteczności tej metody. Nowatorska metoda ma szansę zmienić odczucia diagnozowanych pacjentów i już wkrótce stać się bezinwazyjną alternatywą dla tradycyjnych zabiegów. To się dzieje naprawdę i to nie jest żart. Portal W Polityce ujawnił nową instrukcję Polskiej Agencji Prasowej, jaką agencja rozesłała do swoich pracowników. To nowe vademecum dziennikarza PAP. Przewiduje zakaz używania pewnych sformułowań, np. racja stanu, murzyn, eskimos, homoseksualista, lesbijka i tym podobne. Maciej Struk. PRL-owski Główny Urząd Cenzury miał swoją siedzibę na ulicy Mysiej 5 w centrum Warszawy. Dziś po sąsiedzku urzęduje Polska Agencja Prasowa. Najwidoczniej jednak duch słusznie minionej epoki potrafi przenikać przez ściany. Portal W Polityce.pl opublikował fragmenty instrukcji, jaką dziennikarze otrzymali od nowych władz PAP. Z vademecum, w którym znajduje się szereg wskazówek, jak formułować materiały prasowe, ewidentnie trąci PRL-em. W narracji dziennikarskiej unikamy archaicznego określenia racja stanu. Błędne jest traktowanie tego pojęcia jako synonim ponadczasowego, trwałego interesu narodowego, gdyż ten jest pojęciem dynamicznym. Na przykład inny był interes Polski przed przyjęciem do Układu Warszawskiego, a diametralnie inny przed przyjęciem do NATO. Po drugie, jest to pojęcie opisujące spolaryzowany świat z minionych stuleci, podczas gdy obecnie jest on zorganizowany przez rywalizujące bloki państw. Zakazując używania niektórych słów, chce się wymazać pewne wartości. No, racja stanu jest bardzo konkretną polityczną wartością, która pozwala nam się porozumiewać o obronie polskich interesów. Ale teraz niepolskie interesy mają być w kraju najważniejsze. A to dlatego, że polskie interesy mają być utożsamiane z interesem organizacji takich jak Unia Europejska. PAP nie popularyzuje więc poglądów o zmowie brukselskich elit, zamachu na naszą suwerenność i tym podobne. Instytucje wspólnotowe to nie oni, a my.
Instytucje wspólnotowe to nie oni, a my, za to murzynek Bambo będzie czarnoskórym Bambo. Indianie zostaną wyparci przez rdzennych Amerykanów, a Bogu Ducha winni Eskimosi przez Inuitów. Dziennikarz PAP nie pojedzie już na Litwę, lecz w Litwę, to samo z Ukrainą. Nie jest jasne, czy urlop wolno mu będzie jeszcze spędzić na Węgrzech, czy już w Węgrzech. Cenzorzy zabrali się także za najstarszy zawód świata. Prostytutki doczekały się nowej nazwy i zostały przechrzczone na seksworkerki. Również homoseksualista z jakiegoś powodu przeszkadzał. Od dziś ma go zastąpić osoba nieheteronormatywna. Ale to nie wszystko. W PAP uznajemy za normę stosowanie nazw żeńskich. Zainteresowanym pozostawimy rozstrzygnięcie, którą formę feminatywu stosować, na przykład ministra czy ministerka. Przy braku jednoznacznego opowiedzenia się za konkretną formą preferujemy określenie ministra. Dalej autor vademecum łaskawie pozwala ministerce zdecydować, czy jednak nie woli być nazwana staroświecko ministrem. Wtedy taką prośbę należy uszanować. Podobnie ma być na przykład z narodowością sprawców przestępstw. Bez wyraźnej zgody delikwenta ani słowa na temat jego pochodzenia. PAP nie akcentuje pochodzenia narodowościowego, koloru skóry i przynależności rasowej. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy chodzi o osobę zatrzymaną pod zarzutem przestępstwa czy wykroczenia. W takich przypadkach poprzestajemy na podaniu obywatelstwa, jeśli oficjalnie potwierdzone. Nie powielamy takich informacji za innymi mediami. To PAP jest dla nich wzorem, a nie oni dla PAP. I tak toczy się walec obyczajowej rewolucji, a za próbę ucieczki może czekać dotkliwa kara. Resort Sprawiedliwości zakończył pracę nad propozycją zmian w kodeksie karnym. Projekt rozszerza katalog grup i osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi nienawiścią o kwestie związane z wiekiem, płcią, orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Problem w tym, że definicja mowy nienawiści nie jest jasna, więc teoretycznie przestępcą może zostać każdy, kto korzystając z prawa do wolności wypowiedzi, nadepnie komuś na odcisk. Maciej Struk, Telewizja Republika. O zawirowaniach w spółce CPK mówiliśmy już w naszym programie, ale ten temat był także podjęty także w naszej świeżej produkcji Piachem w tryby. W programie także podjęto temat CPK. My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachów w tryby nie sypał. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dziś w zastępstwie Michała Rachonia Piotr Nisztor kłania się nisko. A w zastępstwie Aleksandra Wierzejskiego Aleksander Wierzejski. No właśnie, dzisiaj cisza wyborcza. Tak, dzisiaj cisza wyborcza i jeszcze mamy przecież ważnego kolegę, którego również trzeba przedstawić i może niech się przedstawi sam. Halo, halo. Częstochowa. Kłaniam się nisko, pozdrawiam wszystkich naszych widzów. Jacek, komisarz Wrona się kłania. Witam panów serdecznie. No, będzie gorąco, widzimy. Tu widzę, że pytanie od naszego widza, czy w Kanadzie obowiązuje cisza wyborcza? Dobre pytanie. Jeżeli państwo znacie odpowiedź, to odpiszcie, a my pozdrawiamy. Fiolkę Blake, kocham Łódź, Jarzębinową dziewczynę, Jarosława Mo, Michała Kraka, Zbigniewa Rudnickiego i wszystkich, którzy dołączyli się do naszego programu i używają hashtagu Piachem w tryby. Piszcie państwo do nas, my będziemy w miarę możliwości odpowiadać. No właśnie, a my teraz trochę tak po niemiecku. Temat centralnego portu komunikacyjnego, czyli temat, który bardzo mocno boli Berlin. Tak, i trudno powiedzieć, bo koncern Ringer Axel Springer, w Polsce oczywiście Onet i różne inne pisma, w Niemczech Die Welt. No i ten Die Welt napisał tekst, którym głośno było w Polsce. Troszkę się czułem taki oszukany, bo to ja robię przeglądy prasy niemieckiej w Telewizji Republika, a nie każdy sobie bierze, czyta, tłumaczy i podaje jako wielkie odkrycie. Ale my mamy ten przegląd, może byśmy poprosili o materiał, bo od tego zacznijmy. Zobaczmy. Jak wygląda obecnie sytuacja w spółce CPK? Opisuje to portal Onet, powołując się na relacje pracowników. W CPK panuje marazm. Kwestionowane są również kompetencje i wiarygodność audytorów wewnętrznych, nie wspominając już o tym, że opinia publiczna wyniki zapowiadanych głośno audytów powinna znać co najmniej od tygodnia, sądząc po deklaracjach Laska. Onet.pl poinformował także o nerwowej atmosferze w zespole, krążącej po spółce czarnej liście osób do zwolnienia, na której ma być kilkadziesiąt nazwisk
osób zajmujących najwyższe stanowiska lub ekspertów. W spółce ma panować chaos i inercja. Choć obecni pracownicy boją się o przyszłość, to jak podaje Onet.pl, spółka zatrudnia nowe osoby, mimo że nie ogłoszono rekrutacji. No i to jest polska publikacja koncernu Ringer Axel Springer, mówiąca o tym, że tam jest chaos, się nic nie dzieje. No i tutaj pan Maciej Lasek nie wygląda za dobrze w tej publikacji, a w publikacji Die Welt Filip Fritz, to jest korespondent w Warszawie tej gazety, mówi, że to lotnisko zabierze ruch Niemcom, sprowadzi ruch z całej Europy Środkowej do Warszawy i oni będą się tu przesiadać i lecieć na cały świat, przyniesie ogromne zyski Polsce, no, zabierze te potencjalne zyski firmom niemieckim. Czytelnicy, jeszcze kończąc tutaj, jeszcze się powymączę, 30 sekund. Ale proszę cię, czytelnicy bardzo mówią tak, bardzo fajnie, że takie lotnisko jest budowane w Polsce. Brawo Polacy, róbcie to dalej, bo my, u nas są takie przepisy, że mamy spętane ręce. A inni mówią, że to będzie kosztowało 44 miliardy euro. A my przecież rocznie na chodźców wydajemy 47 miliardów. Brutalny cios. Prosto w splot słoneczny, ale w tej całej sprawie warto też połączyć chyba te dwa elementy, czyli publikację Onetu i Die Welt, no bo okazuje się, że każdy dzień tej inercji to jest dzień, na którym korzystają Niemcy. Każdy dzień bez CPK to jest dzień zarobków dla Niemców, dla firm niemieckich, dla branży lotniczej niemieckiej. Pod Wiedniem jest rozbudowywane lotnisko z takim samym pomysłem. Jeśli będzie faktycznie tak funkcjonował, to może się okazać, że on nabije kabzę Niemcom no, na maksa. Już nasz drogi Maciej Lasek, panie doktorze. Dobra, no, może Jacek Wrona co o tym wszystkim myśli? Bo to jest dziwna postawa koncernu. My jesteśmy przyzwyczajeni, że ci Niemcy śpiewają w jednym chórze, a tutaj taka kakofonia. Was is los. Nie no, tutaj dziennikarze akurat z tamtej strony jednym chórem mówią. No, dla nich jest to realne zagrożenie, czyli odwracając sytuację, można powiedzieć, jeżeli dla Niemiec jest to zagrożenie dla ich interesów ekonomicznych, to dla nas jest to oczywiście jak najbardziej, no jest to rzecz oczywista. No, drodzy państwo, budowanie infrastruktury państwa, nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, która nie tylko symbolicznie też można powiedzieć połączy wszystkie dotychczasowe jakby nierówności, jeżeli chodzi o nasze tereny. Mniej więcej tyle samo będzie podróż, ma tyle samo trwać podróż z Ostrołęki, co z Wrocławia. Do tego jednego punktu stamtąd można będzie rozlecieć się do całego świata, więc no to są rzeczy oczywiste, że potrzeba nam tego jak tlenu. I tak ciekawie się plecie ta nasza historia. Był jedyny Polak w kosmosie, jest jedyny Polak, który usłyszał słowo przepraszam od ambasadora Izraela. Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych z Lewicy, po spotkaniu z ambasadorem Izraela Jakowem Liwne powiedział: ambasador przeprosił. Wczoraj po raz kolejny skrytykował Izrael Donald Trump. O tej i innych światowych reakcjach na to, co się dzieje w Gazie, Adrian Borecki. Jako prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump był jednym z najbardziej proizraelskich przywódców na świecie. Miał bardzo dobre relacje z Benjaminem Netanyahu. Teraz Trump jednak go krytykuje za działania wojsk izraelskich w Strefie Gazy. Muszą skończyć to, co zaczęli i zrobić to szybko. Każdej nocy publikują najbardziej haniebne, najokropniejsze nagrania zawalających się budynków. Nie powinni tego robić. Jak dla mnie, to nie sprawia, że wyglądają na twardych. Przegrywają wojnę PR-owo. Przegrywają ją mocno. Przegrywają, bo jak zaznaczają eksperci, terrorystów z Hamasu wojskom izraelskim udało się w większości zlikwidować. Jednak ostrzał na Strefę Gazy nie ustaje. Stąd tak ostra krytyka premiera Izraela ze strony Trumpa. Donald Trump jest też autorem porozumień abrahamowych z państwem ze światem muzułmańskim i w pewnym sensie to, co teraz robi Izrael, całkowicie niweczy te jego czteroletnie starania do 2021 roku, których istotą było właśnie to, żeby pogodzić świat islamu, ten taki cywilizowany świat islamu z Izraelem.
Izrael krytykowany jest na świecie zarówno przez polityków prawicowych, jak i lewicowych, takich jak hiszpański premier Pedro Sanchez, który nie wyklucza ograniczenia strategicznych stosunków z Izraelem. W przypadku Unii Europejskiej sytuacja będzie taka, że otworzą się drzwi do debaty w Radzie Europejskiej, aby sprawdzić, czy będziemy kontynuować te strategiczne stosunki z Izraelem, czy nie. Coraz mniej państw Zachodu popiera, co premier Netanyahu robi w Gazie. Krytyka nie zaskakuje, bo giną cywile. Realnym zagrożeniem jest terroryzm islamski, a z całą pewnością nie Izrael, z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy. Wskazuje europeista profesor Tomasz Grosse. Natomiast pod względem propagandowym, pod względem pewnej moralnej słuszności Izrael przegrał tą wojnę z Hamasem. Izrael też popełnia liczne błędy, również w stosunku do Polski. W szczególności po zamordowaniu polskiego obywatela, który był wolontariuszem organizacji humanitarnej, zginął w Strefie Gazy po bombardowaniu konwoju. Ambasador Izraela w Polsce, zamiast od razu przeprosić, oskarżał Polaków o antysemityzm. Dopiero po 5 dniach zamieścił tylko wpis w mediach społecznościowych po jego wizycie w polskim MSZ-cie. Podczas mojego dzisiejszego spotkania w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych z wiceministrem Andrzejem Szejną powtórzyłem swój osobisty, głęboki smutek i szczere przeprosiny w związku z tragiczną śmiercią pracowników World Central Kitchen, w tym obywatela polskiego pana Damiana Sobula. Z głębi naszych serc łączymy się w smutku rodzin. Ambasador nie znalazł odwagi, żeby przeprosić przed kamerami rodzinę zmarłego i naszych obywateli za obrażanie ich. Takie internetowe przeprosiny to zdecydowanie za mało, ocenia ambasador Palestyny w naszym kraju. Moim zdaniem to jest bardzo mało. Pan ambasador zdemaskował prawdziwe oblicza Izraela, mówiąc, nie przepraszając od razu za tego przypadku przykrego, celowego po prostu zamordowania tej całej ekipy World Central Kitchen. Polskie władze wciąż nie wymusiły na Izraelu udziału w śledztwie, które ma zbadać, kto odpowiada za śmierć wolontariuszy, w tym Polaka. Cały czas my nawet nie uzyskaliśmy od Izraela informacji o tym, że Izrael bierze na siebie odpowiedzialność. Nie ma nawet mowy o gotowości do wypłacenia odszkodowania rodzinie zamordowanego naszego obywatela. No to to są najważniejsze zadania dzisiaj w tym zakresie przed polską dyplomacją i na tym powinno się skupić kierownictwo polityczne ministerstwa na czele z ministrem Sikorskim. Ale jak widać w sieci, minister Sikorski bardziej skupia się na zdjęciach w barach Sławomira Mencena. Czuję się wykluczony, ale może to dobrze. Dobrze by było, gdyby polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadziło skuteczną politykę międzynarodową. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Donald Trump mówił o przegrywanej przez Izrael wojnie wizerunkowej. Jednym z czynników, przez które tak się dzieje, jest śmierć 7 wolontariuszy z różnych krajów, w tym Polaka Damiana Sobula. Zginęli oni w wyniku ostrzału wojska izraelskiego. Do sprawy w rozmowie z Michałem Jelonkiem odniósł się gość Telewizji Republika, Maciej Lisowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Śledztwa jak na razie nie dostał świat, natomiast bardzo szybko przeprowadzono sprawę wewnętrznie, ustalono, kto ma być winnym, tak to bardziej widzę. No i padło właśnie dowódcę jednostki. Czy jest to zasłużenie, czy niezasłużenie? Uważam, że w dużej mierze zasłużenie, ponieważ jeśli po trafieniu pierwszego pojazdu w tym konwoju widać, że przenoszone są osoby nieuzbrojone do kolejnego pojazdu i poruszają się nim dalej, następnie jest drugi pojazd atakowany, następnie trzeci, gdzie wiadomo, że cały czas z tych samych pojazdów przemieszczani byli pasażerowie w różnym stopniu już przecież kontuzjowani, no to znaczy, że jakby to powiedzieć, konsekwentnie ci, którzy atak organizowali i prowadzili, postępowali. Nikt im tego nie przerwał, a przecież ktoś prowadzi nadzór nad tego typu operacjami, jest jakiś supervisor na poziomie, nie wiem, na przykład Tactical Operation Center danej brygady, który nad tym sprawuje pieczę. Tu tego nie było widać, albo cóż, pełna samowolka podwładnych. I za takie rzeczy dowódcy ponoszą odpowiedzialność, ale to nie jest to, czego oczekuje świat, uważam. Okupowany przez Rosjan Mariupol jest odbudowywany. Można by przypuszczać, że okupant, jakim jest Moskwa, wykorzysta do tego wyłącznie swój kapitał. Zwłaszcza, że w ubiegłym roku sam Władimir Putin odwiedził to miasto.
Nic bardziej mylnego. Na zlecenie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w odbudowie biorą udział także firmy z Europy, a dokładniej z Niemiec. Po inwazji rosyjskiej na Ukrainę położony nad Morzem Azowskim Mariupol wiosną 2022 roku został całkowicie zniszczony przez Rosję. Miasto liczące niegdyś prawie 500 tysięcy mieszkańców obróciło się w ruinę. Według szacunków przetrwało około 10% zabudowy mieszkaniowej i wprowadzają się do niej obywatele Rosji narodowości burjackiej, dagestańskiej i czeczeńskiej. W rosyjskiej wojnie propagandowej odbudowa miasta odgrywa kluczową rolę. Niemiecka telewizja ARD przeprowadziła dziennikarskie śledztwo i podała, że w odbudowę zaangażowane są również niemieckie firmy Knauf oraz WKB System GmbH. Knauf z Bawarii ma zatrudniać w Rosji nawet 4000 pracowników i generować miliardowe obroty na tamtejszym rynku. Na zarzuty firma odpowiedziała, że potępia działania wojenne i rosyjską inwazję, że przestrzega nałożonych przez Unię Europejską sankcji, a produkowane przez nią produkty w Rosji mają trafiać wyłącznie na rynek rosyjski. Autorzy materiału dziennikarskiego widzieli również betonowe bloczki w zielonej folii z nazwą niemieckiej filii WKB System z Nadrenii Północnej Westfalii. WKB Systems nie udzieliło komentarza w sprawie dostarczania swoich produktów do Mariupola. Rosja od ponad 2 lat codziennie przeprowadza ataki na ukraińskie miasta. Najbardziej cierpią te położone w pobliżu linii frontu. Tej nocy w Charkowie zginęło kolejnych 7 cywilów, 11 zostało rannych. Teraz przenosimy się za Ural, gdzie pękła tama. W mieście Orsk na południowym Uralu, w pobliżu granicy z Kazachstanem, w wyniku powodzi pękła tama na rzece Ural. Obszar ten zamieszkuje 230 tysięcy ludzi. Zalanych mogło zostać nawet 4 tysiące domów. Rosyjskie media podały, że władze lokalne utworzyły dla mieszkańców 6 punktów ewakuacyjnych. Ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych podało, że w regionie Orenburg ogłoszono stan wyjątkowy. Rzeka Ural jest jednym z najważniejszych cieków wodnych w Rosji. Stanowi naturalną granicę między Azją a Europą. Co za pokaz. Włoska Etna kolejny raz urzekła wszystkich zapierającymi dech w piersiach wulkanicznymi kręgami. Pani Pierścieni, bo tak nazywają ją miejscowi, znów wyemitowała do atmosfery mnóstwo zjawiskowych wirów pyłowych. Jest to rzadkie zjawisko spowodowane stałym uwalnianiem gazów do atmosfery. Ostatnia duża erupcja miała miejsce 1 grudnia 2023 roku. Krater jest teraz cichy, a my pracujemy każdego dnia, ciesząc się każdą chwilą z setkami ludzi tutaj na wulkanie Etna. Wulkaniczne pierścienie wirowe to naturalne, niemal idealne kręgi gazu emitowanego z wulkanu. Naukowcy twierdzą, że Etna emituje ich więcej niż jakikolwiek inny wulkan na Ziemi. Australia pod wodą. W ciągu 24 godzin w Sydney spadło 111 litrów wody na metr kwadratowy. Niemal tyle samo, ile zwykle pada tam przez cały kwiecień. Doszło do wielu groźnych wezbrań, a strażacy uratowali z powodzi ponad 150 osób. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Obowiązuje najwyższy stopień alertu powodziowego. Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns informuje, że poziom wody nadal rośnie, co stanowi realne zagrożenie. Choć stworzono miliony opowieści o uczuciach, potrzebie miłości i poszukiwania akceptacji, to wciąż nasze serca ich potrzebują. W Warszawskim Teatrze Narodowym po raz kolejny sonata jesienna na podstawie scenariusza samego Bergmana. Główna bohaterka, Charlotta, światowej sławy pianistka, po latach nieobecności przyjmuje zaproszenie swojej córki Ewy i odwiedza jej skromny dom w Norwegii. Czy kobiety będą miały o czym rozmawiać, jak zakończy się to spotkanie? W tej sztuce obcujemy z intymnym dramatem rodzinnym, w którym podnoszone są tematy związane z życiowym i artystycznym spełnieniem, uczuciami i przemijaniem. Spektakl Sonata Jesienna można obejrzeć dziś i jutro w Teatrze Narodowym w Warszawie. Największe przeboje musicalowe oraz utwory z polskich i zagranicznych filmów na jednej scenie. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej Piosenka w Meloniku w Rzeszowie promuje nieodkryte wcześniej talenty wokalne i otwiera furtkę do zaistnienia w branży muzycznej. W tym roku impreza odbędzie się od 25 do 26 kwietnia. Zwycięzców poznamy podczas gali finałowej w Rzeszowskim Domu Kultury ostatniego dnia festiwalu. A teraz dobra wiadomość dla fanów japońskich filmów animowanych. Na kinowe ekrany wraca odświeżona wersja opowieści o mistrzu złodziei Lupenie III. W filmie Lupin III. Zamek Kaliostro główny bohater odkrywa, że pieniądze skradzione z krajowego kasyna okazują się być fałszywkami. Trzeba to jak najszybciej wyjaśnić, ale jak to w życiu, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Z jakimi przeszkodami trzeba będzie się zmierzyć? Czy uda się odzyskać pieniądze i uniknąć spotkania z policją? Produkcja trafi do polskich kin 12 kwietnia.
Dziękujemy, bardzo dziękujemy pani Zofio za cudownie wykonaną piosenkę. Zmarła Zofia Kucówna, wybitna aktorka filmowa i teatralna, pedagog i pisarka. Występowała m.in. na deskach Teatrów Powszechnego, Ateneum i Narodowego. Była też wykładowcą na Wydziale Aktorskim Warszawskiej Akademii Teatralnej. Śpiewała teksty Agnieszki Osieckiej i piosenki z kabaretu starszych panów. Miała 90 lat. Teraz o twórcy, który odszedł lata temu. Stworzył utwory ponadczasowe, których słucha już kolejne pokolenie. Twórczość zespołu Nirvana to muzyka, z której się nie wyrasta. Fani z całego świata przybyli do Seattle, aby oddać hołd wokaliście grupy, Kurtowi Cobainowi. Wczoraj minęło 30 lat od jego samobójstwa. Kurt Cobain był człowiekiem wrażliwym, w pełni oddanym swoim pasjom, muzyce i pisaniu tekstów. Założona przez niego w 1987 roku grupa Nirvana odniosła światowy sukces, a płytę Nevermind uznaje się za jedną z najważniejszych w historii muzyki rockowej. Nirvana jest dla mnie filozofią życia. To też forma wyrażenia szacunku dla kobiet i rock'n'rolla. Cobain pozostawił po sobie wiele wspaniałych muzycznych dzieł. Te muzyczne dzieła, wspomnienia z koncertów, zgromadzone pamiątki czy autografy są teraz tematami rozmów fanów Nirvany, którzy przyjechali do Seattle, aby oddać hołd wokaliście grupy Kurtowi Cobainowi, który 30 lat temu odebrał sobie życie. Kiedy miałem 20 kilka lat i nie wiedziałem, czego chcę od życia, wiele z tej twórczości do mnie przemawiało. Walczyłem z frustracją, słuchając utworów Nirwany. Kurt Cobain uznawany jest za jedną z najbardziej kultowych postaci rockowej muzyki alternatywnej. Był uzależniony od narkotyków. Odszedł 5 kwietnia 1994 roku. Miał tylko 27 lat. Wczoraj swoją kinową premierę miały Czerwone Maki. To pierwszy polski film fabularny o bitwie o Monte Cassino. Nie przesłyszeli się państwo. To jest pierwszy polski film fabularny o tej bitwie, od której w tym roku mija 80 lat. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Łukaszewicz. Od dzisiaj Czerwone Maki w kinach. Pierwszy polski film o tej bitwie dla nas tak ważnej i symbolicznej. Beata Szostak. Nikt do tej pory nie dał rady tej górze. Francuzi, Anglicy, Amerykanie. Trudno dostępny teren i wzgórze nie do zdobycia. Bitwa o Monte Cassino była jednym z najważniejszych epizodów kampanii włoskiej podczas II wojny światowej. Drugi Korpus Polski liczył wtedy 48 tysięcy żołnierzy. Niemcy w tym rejonie po swojej stronie mieli ich dużo więcej. Mimo dysproporcji i trudnego usytuowania, wojska alianckie wygrały dzięki walecznej postawie Polaków. Film fabularny to nie jest film dokumentalny. Natomiast oczywiście odwołuje się do realnych wydarzeń, w przypadku Czerwonych Maków do bitwy pod Monte Cassino i o Monte Cassino. Występują postacie historyczne. Wśród nich generał Władysław Anders, nieposągowy, a ludzki, trapiony wewnętrznymi rozterkami, a nawet zestresowany czy niepewny. Gdyby generał Anders miał taką osobowość jak w filmie Czerwone Maki, to bitwy pod Monte Cassino byśmy raczej nie wygrali. W realu był na pewno człowiekiem twardszym i bardziej zdecydowanym, ale w ogóle nie zmienia to faktu, że ten film bardzo dobrze się ogląda, ma właściwie tempo dobrze rozłożone, akcenty dramaturgiczne, bardzo czytelne konflikty wewnętrzne, bohaterów. No i jest też Jędrek, główny bohater, który biega lepiej niż James Bond. I to właśnie kulisy bitwy widzimy oczami Jędrka, który po wydostaniu się z sowieckiego łagru wstępuje do armii generała Andersa i wcale nie jest gotowy, żeby uczestniczyć w walkach i ginąć w imię idei. Rodzeństwa szukam, panie generale. Film przybliża również epizody z życia żołnierzy, jak losy Niedźwiedzia Wojtka, który w stopniu kaprala służył z żołnierzami II Korpusu Polskiego. MI zajmował się zaopatrywaniem w artylerię i przeszedł cały szlak bojowy od Iranu aż po Włochy. Polecam, warto iść do kina, dlatego że film Czerwone Maki jest skonstruowany według takich najlepszych wzorców światowych, jeśli chodzi o wojenne kino akcji. Film Czerwone Maki, który już na ekranach polskich kin, to idealna okazja, by w 80. rocznicę legendarnej bitwy poznać na nowo losy bohaterskich żołnierzy armii generała Andersa. Beata Szostak, Telewizja Republika. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu zbliżają się wielkimi krokami. Przypomina o tym specjalny zegar, który odlicza czas do wielkiego otwarcia sportowych zawodów. Niestety kapryśna pogoda w tym kraju, miejmy nadzieję, tylko czasowo pokrzyżowała jego plany.
26 lipca dokładnie o godzinie 19.30 rozpocznie się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Po raz pierwszy w historii odbędzie się ona poza stadionem. Organizatorzy postawili na drugą po wieży Eiffla wizytówkę miasta Sekwane. Ceremonia w tym miejscu może zebrać nawet 300 tysięcy osób i to tam postawiono zegar odliczający czas do startu Igrzysk. Niestety ze względu na szybko wzrastający poziom wody w rzece, który grozi zalaniem pobliskiego obszaru, zegar został przeniesiony i zabezpieczony plandeką. W ostatnich dniach Francję nawiedziły silne opady deszczu. Czasomierz wróci więc na swoje suche i bezpieczne miejsce, gdy tylko pogoda na to pozwoli. W południowej Anglii otwarto dla zwiedzających pole, na którym rośnie ponad 500 000 tulipanów. Obejmuje szeroką gamę tych kwiatów o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Tulipany to nieodłączny symbol wiosny. Do tej pory to Holandia słynęła z tulipanowej manii. To tam w XVII wieku wybuchło na ich punkcie szaleństwo, a pojedyncza cebulka była często warta tyle, co luksusowy dom w najdroższej dzielnicy Amsterdamu. Dziś tulipany w szarości i deszczu jak krople barwnego szczęścia rozświetlają brytyjskie pejzaże. Stary niedźwiedź mocno śpi. Oj, za takie określenie ta niedźwiedzia dama mogłaby się obrazić. W śląskim ogrodzie zoologicznym przebudziła się z zimowego snu niedźwiedzica himalajska dla przyjaciół Kasia. Jak widać, początki po tak długim odpoczynku bywają trudne i niełatwo jest wyjść ze swojego wygodnego legowiska. Rozczochrane futro też pozostawia wiele do życzenia, ale to w końcu wiosna, a o tej porze roku stawia się tylko na wypoczynek w słońcu. Specjalnie dla Państwa zmieniamy się na lepsze. Od najbliższego poniedziałku widzów Telewizji Republika w nowym programie śniadaniowym Republika Wstajemy będzie budzić Anna Popek oraz Rafał Patyra. Jak pobudka, tylko z nami. Zaczynamy jako pierwsi. Republika Wstajemy od poniedziałku do piątku o 6.05. A w soboty i w niedzielę od 8.00. Zapraszamy. Do zobaczenia. Na koniec programu Republika Wieczór wracamy do naszego jutrzejszego wieczoru wyborczego. Na wieczór wyborczy zapraszamy oczywiście do Telewizji Republika jutro o 19.30. Najbardziej gorący wieczór wyborczy oczywiście w Telewizji Republika. Startujemy o 19.30. Będą politycy, dziennikarze, komentatorzy, eksperci, ale będzie też publiczność. Proszę być z nami o 19.30. Zapraszam. Już od 19.30 wieczór wyborczy w Telewizji Republika. W studiu goście, eksperci, politolodzy, a po zamknięciu lokali wyborczych również politycy. Danuta Cholecka, zapraszam. Bądźcie Państwo z nami. Wieczór wyborczy w Telewizji Republika w niedzielę od godziny 19.30. Nasi reporterzy będą w najciekawszych miejscach w Polsce, a w naszym studio i w naszej siedzibie analizy, opinie, komentarze, obraz tego, jak wyglądały wybory samorządowe roku 2024. Analizy, komentarze, publicystyka na najwyższym poziomie, rzecz jasna, ale też w sposób bardzo przystępny podana. To wszystko podczas wieczoru wyborczego w najbliższą niedzielę o godzinie 19.30. Programu i wieczoru, na który już dziś zapraszam Państwa niezwykle serdecznie. Do zobaczenia. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja dziękuję za uwagę. Dobrej nocy.